Dzisiejszy odcinek został stworzony we współpracy z marką Rituals. Motywem przewodnim kolekcji The Ritual of Karma jest dobro i życzliwość, które wysłane w świat do nas powracają. Dzień dobry. Dzisiaj w moim stylu rozmowa o życzliwości i dobru. Razem z aktorką Zuzanną Litt zabieramy Was w świat pozytywnej energii i dobrego samopoczucia. Zapraszamy. Dzień dobry, Zuzanno. Dzień dobry, Magdaleno. Zuza, zainspirowana hasłem czyń dobro, a ono do Ciebie powróci oraz tym, co Ty robisz na swoim Instagramie, jak się ze światem komunikujesz, czego szukasz i co nam proponujesz, chcę Cię właśnie o tę karmiczną wersję życia zapytać, czyli czy kiedykolwiek doświadczyłaś w życiu właśnie tego odczucia, że dobro, które uczyniłaś, wróciło? Tak, tylko że doszło do mnie, że ono nie wraca od tej samej osoby. I to był chyba mój największy błąd, który mnie frustrował, bo ono wraca z zupełnie innych przestrzeni, rejestrów i ono wraca zawsze o wiele większe niż ja to z siebie wypuściłam. I w momencie, w którym ja zaczęłam to faktycznie zauważać w swoim życiu i przestać oczekiwać, że to, co ja komuś, to, co ja do kogoś wyślę, czy ja, to, co mój czas, który ja poświęcę mojej przyjaciółce, mój czas, który ja poświęcę nad jakimś projektem, mój czas, który ja poświęcę z moim partnerem, że to nie chodzi o to, żebym ja teraz dostała od tych osób dokładnie tyle samo, ile dałam, tylko że ja coś wysyłam, a to wraca z zupełnie innych przestrzeni. Na przykład wróciło w naszym spotkaniu. I ja jestem w święcie przekonana, że to wróciło po prostu innym kanałem. A dlaczego w naszym spotkaniu? Bo kiedy byłam na Bali, siedziałam i oglądałam Twój wywiad z Karoliną Korwin-Piotrowską i odpaliło to we mnie na nowo jeszcze jakieś takie pomieszczenia w moim pałacu, bo tak lubię w ogóle myśleć o tym, o tym, kim jestem i w ogóle w czym jestem, że to jest po prostu jakiś jeden wielki pałac z różnymi pokojami. Ja do tych pokoi czasami chcę zaglądać, czasami nie chcę zaglądać, a czasami nie wiem, że tam są jakieś pokoje i właśnie Wy mi pokazaliście, że jeszcze jest jakiś pokój taki, do którego dawno nie zaglądałam i przy tym wszystkim odpaliły się we mnie oczywiście procesy, natomiast pomyślałam sobie, kurde, muszę jakiś film zrobić, muszę coś zrobić, żeby z tą Magdą mogła się kiedyś spotkać, muszę się z nią spotkać, to jest wspaniała. I puściłam, po czym wróciliśmy do Polski, poszliśmy na kawę i Ty wchodzisz do kawiarni. I pomyślałam sobie, Boże, jaka wspaniała istota. I puściłam. I dwa tygodnie później dostaję wiadomość, że jest taka propozycja, żebyśmy porozmawiały. Więc jestem przekonana, że to wróciło jako prezent, jako to, co ja wysłałam do świata, to teraz coś dostałam w postaci tej rozmowy. Dobra, zatkało mnie. To mi się czasem zdarza w tych moich spotkaniach z Wami. To jest tak cudowne. Wiesz co, to jest wszystko tak niesamowite. To jest kolejny dowód na to, co ja już tutaj powtarzam na moim kanale. Może to do znudzenia, ale będę to głosić, bo to jest ważne, że jesteśmy dużo bardziej połączeni. My wszyscy, kompletnie sobie obcy ludzie, niż byśmy kiedykolwiek mogli przypuszczać. I to ta historia jest dowodem na to i może takim też rodzajem jakiegoś pokrzepienia serc, że naprawdę intencje wysyłane w świat, które są szczere, uczciwe, dobre, wrócą. I to jest tak. Wiesz, to jest trochę jak z tym takim, prawda, że wysyłasz w świat jakąś potrzebę, marzenie, nazywasz to puściłam to, czyli nie oczekujesz, że to się naprawdę kiedyś zdarzy, tylko masz takie marzenie, myślisz o nim, dajesz mu myślą w jakiś sposób materialną formę i to wraca. Tak, ale właśnie to jest najtrudniejsze. To jest takie właśnie najbardziej od Ciebie wymagające, żebyś Ty nie przywiązywał się do tego emocjonalnie. Bo ja oczywiście, jak każdy z nas, mam mnóstwo marzeń i te marzenia są pełne i gorące i pełne pasji. Tylko że bardzo często one są przez samą mnie blokowane tym, że ja tak bardzo czegoś pragnę, że ja tak bardzo ja to muszę, ja to potrzebuję, mnie to aż
całą sobą to czuję i to jest wspaniałe, ale widzę jak też warto jest, ten przykład mi to pokazuje, tej historii, po prostu się nie przywiązywać. Po prostu powiedzieć, fajnie by było, cudownie, och, jakie to by było jakie to by było rewelacyjne. I puścić, i żyć swoim życiem, i skupiać się na tu i teraz. Bo no, sama jestem w tym, że te takie wielkie marzenia, one cały czas gdzieś są i nie są spełniane, bo tam jest taki ogromny ładunek emocjonalny mój. Więc to, co ja teraz robię, to ja po prostu się doprowadzam do takiego stanu zero. Nie jest łatwo zawsze, ale zawsze sobie mówię, to by było cudowne, ale tak samo cudownie będzie, jak tego nie będzie. I to jest chyba takie miejsce, którego ja szukam i które mi się sprawdza w ogóle w wysyłaniu intencji. To jest w ogóle mistrzowskie, to co ty mówisz, w tym znaczeniu, że tylko najwięksi mistrzowie potrafią podchodzić do życia w taki sposób, a ty masz raptem 27 lat. Jesteś dziewczyną, którą część z was może znać z seriali telewizyjnych. Jesteś absolwentką łódzkiej filmówki. Jesteś aktorką z zawodu i z pasji, i z miłości do kreowania pięknych rzeczy właśnie poprzez tę drogę aktorską niełatwą. Wspomniałaś książkę Karoliny Korwin-Piotrowskiej Wszyscy wiedzieli, której jesteś bohaterką i której historia opowiada o tym, w jaki sposób kadra wychowawców traktowała swoich podopiecznych, studentów aktorstwa. Rozmawiałyśmy z Karoliną o tej książce, więc zawsze możecie do tego filmu wrócić. A ja chcę, nawiązując do twojego udziału w tej książce, w której podzieliłaś się też swoimi doświadczeniami z tego trudnego okresu, zapytać o to, czy to, kiedy dostałaś się do łódzkiej filmówki, to, kiedy to było takie wielkie marzenie być aktorką, jest już dzisiaj innym uczuciem, kiedy nią jesteś i kiedy przeszłaś tę trudną drogę, którą wtedy w tamtym czasie przeszłaś. Czyli jaka jest Zuzanna Litt w wieku 19 lat, jak o niej myślisz, a jaka dzisiaj dojrzała kobieta? Wiesz co, to jest wspaniałe, bo ja właśnie dokładnie teraz jestem w tym momencie, w którym byłam, jak miałam te 19 lat, w takiej części mojej, że udało mi się odzyskać po szkole i w zasadzie tym się zajmowałam po szkole głównie, żeby odzyskać siebie. Siebie, taką siebie z czystości serca, nie tą, która składa się właśnie z cytatów, nie tą, która składa się z tego, jak powinno coś wyglądać, tylko to, co ja czuję, że ja chcę światu dać, to, co ja czuję, że jest wartościowe. I wiesz co, tak naprawdę przez całą szkołę ja próbowałam spełnić oczekiwania i tak wpisać się w jakiś szablon, który się sprawdza. I to powodowało to, że ja po prostu byłam taka jak wszyscy. I jeszcze do tego w jakimś takim totalnym nieszczęściu. I w ogóle nie miałam odwagi, żeby mówić tym swoim głosem, no bo ten mój głos był zazwyczaj zbijany. A teraz jestem w takim momencie, że nie dość, że mam odwagę, ale nie taką odwagę na zasadzie, ja wam teraz pokażę, ja wam teraz tak będę mówić właśnie to, co ja myślę, żeby wam tutaj pokazać, że wy się mylicie, tylko że mam odwagę w takim po prostu byciu. Niezależnie od oczekiwań, niezależnie od tego, co ktoś sobie pomyśli. Doszło też do mnie, ostatnio właśnie z koleżankami moimi rozmawiałam, aktorkami, z którymi się dawno nie widziałam, my jesteśmy z jednego roku, że to, co ty myślisz, że myślą o tobie inni, a to, co oni naprawdę myślą, to są dwie różne rzeczy. Bo my mamy tego krytyka wewnętrznego po prostu tak mocno rozwibrowanego w sobie. On jest tak silny i ten głos jest po prostu o wiele bardziej taki jest... no po prostu on jest bardzo silny w nas i naszym głównym zadaniem jest to, żeby sobie powtarzać, że to nie jest prawda. A skąd, jak myślisz, ten głos w nas jest taki aktywny? Wiesz co, ja nie wiem skąd jest w nas, ja wiem skąd jest we mnie. On jest we mnie, bo jest oczywiście jakąś taką zbitką i głosu moich rodziców, i głosu ze szkoły, i głosu ze studiów, i głosu tych mistrzów i profesorów.
Ja nie chcę ich demonizować, bo naprawdę jest, i to trzeba podkreślić, jest też grono pedagogiczne, które było wspaniałe. I ja pamiętam takie rozmowy z Izą Kuną, która już na pierwszym roku mi mówiła, po co ty chcesz być lepsza niż jesteś? Jesteś dokładnie taka, jaka jesteś. Jesteś super. Albo z Adamem Woronowiczem, albo z Bartkiem Topą. I to były osoby, które naprawdę były niezwykle inspirujące. Ale skąd ten głos w nas jest? Myślę, że jest... czytam teraz taką książkę o kobiecie, która jest szamanką i opowiada swoją drogę i o tym, że zawsze od dziecka widziała więcej i zawsze mówiła prawdę, co widzi. Na przykład zmarła ciocia i ona mówi, ale ciocia tutaj jest w tym pomieszczeniu. I ten jej głos prawdy w niej przez rodziców, którzy nie mogli tego zrozumieć, przecież to na logikę, na głowę to było nie do pomyślenia dla nich, musieli ją jakoś opanować, czy wydawało im się, że to było, będzie słuszne, że ją tak opanują i na przykład ona dostanie pranie od nich. I w momencie, w którym powiedziała, ale ja wiem, gdzie ciocia ukryła pieniądze i biżuterię. I się okazało, że faktycznie w tamtym miejscu ukryła. Że ten głos taki nasz z dzieciństwa, taki czysty, prawdziwy, on jest tłumiony przez lata. I myślę, że po prostu to już jest taki moment, gdzie ten system się już nie sprawdza i jest coraz więcej miejsc takich jak zielone szkoły, coraz więcej osób decyduje się na to, żeby dzieci posłać nie do szkoły, tylko na taką szkołę mieć w domu, że to dużo jest dla dzieci zdrowsze, bezpieczniejsze. I mi się wydaje, że ten taki intensywny głos jest właśnie z tamtych rejonów, z rejonów edukacji. To wrócę do tego momentu tej dziewczyny, która poszła z marzeniami i z nadzieją do łódzkiej filmówki. No bo trzeba mieć bardzo dużą gotowość, bardzo dużą odwagę i bardzo wielkie marzenie, żeby tam aplikować, a potem jeszcze po prostu się tam dostać, więc to zawsze są gratulacje, bo tam jest bardzo dużo chętnych na jedno miejsce. Tylko co dostałaś w domu rodzinnym? Co dostałaś w najbliższym otoczeniu tak cennego, że realizowałaś swoje marzenia w naturalny sposób? Wiesz co, myślę, że raczej tego, co nie dostałaś, bo ja sobie zdałam sprawę, że zostałam aktorką dlatego, że ja chciałam, żeby mnie słuchano, chciałam, żeby mnie dostrzeżono, chciałam, żeby ze mną rozmawiano. A ponieważ nagle okazało się, że największe brawa i największą uwagę zdobywałam, kiedy byłam w przedszkolu i kiedy wszystkie teksty dzieci znałam na pamięć i kiedy były występy, to wtedy tak odczuwałam taką największą miłość i zainteresowanie mną jako dzieckiem. I myślę, że to mnie popchnęło. Tak naprawdę moja mama wręcz ona długo nie wiedziała, że ja się przygotowywuję. Bardzo nie chciała, żebym była aktorką. Uważała, że to jest bez sensu, że lepiej iść na jakiś zawód usługowy, w którym ona sama jest, więc zna tą ścieżkę. Że no przecież właśnie jest tyle kandydatów, że to jest trudne, że trzeba mieć znajomości. I po części te obawy jej, one gdzieś miały swoje uzasadnienie, jak teraz na to patrzę. Natomiast, wiesz co, no chyba się taka po prostu też, mój bunt był objawiony tym, że ja po prostu chciałam pokazać moim najbliższym, że ja właśnie nie potrzebuję żadnych pleców, żadnych dodatkowych słów poparcia, że zrobię to sama. I znalazłam grupę pedagogów. Akurat miałam to szczęście, że się wychowywałam w Warszawie, więc miałam zupełnie inne możliwości. Najpierw zaczęłam chodzić do Teatru Muzycznego Roma, tam na zajęcia teatralne i tam po raz pierwszy usłyszałam od mojego profesora, że się nadaje i że w ogóle powinnam. I potem to się naturalnie potoczyło, że ja byłam bardzo samodzielna od zawsze i sama tych profesorów znajdowałam i sama to środowisko teatralne znajdowałam w sobie i tak naprawdę to się działo bardzo poza moim domem. Ja pamiętam, że jak zadzwoniłam do mamy w nocy, bo ogłoszenie wyników było w nocy, bo ja się dostałam do Łodzi i do Krakowa i za pierwszym razem pierwsze wyniki były z Łodzi i dzwonię do niej, mówię, mamo, ja się dostałam. I mojej mamy pierwszą taką reakcję, już spała, było, to jest przecież niemożliwe.
I ja długo to słyszałam w domu, że to jest niemożliwe. I myślę sobie, że w ogóle tak z naszymi rodzicami... Ja też przepiękne lekcje od nich dostałam, bo to na przykład, że moja mama ma pewne deficyty odwagi w sobie, że dużo jest w niej lęku, to właśnie ja tego nie mam, dzięki temu, że ona to ma. I raczej patrzę na to wszystko jak na wartość ogromną, niż obciążenie, tak. Mhm. Warto było się tak buntować? Iść swoją drogą, mówić własnym głosem? Tak. Tak. Teraz sobie myślę, że i tak nie miałam aż tyle, że mogłam jeszcze więcej, że mogłam jeszcze głośniej. Wiesz co, bo lubię to miejsce, w którym teraz jestem. Ale teraz pytanie, bo mówisz o indywidualizmie, o tym, że to jest twoje życie, to są twoje decyzje, ale jak w społeczności, która jest szalenie od siebie zależna, w świecie twojego zawodu, tę niezależność utrzymać? Jak? I właśnie to jest temat, którym się zajmuję też, bo szukam po prostu. Dla mnie było niesamowite zorganizowanie pierwszych kręgów, dlatego że z pracy, którą zazwyczaj... Co to znaczy kręgi? Pierwszych kręgów? Poczekaj, bo nie wszyscy wiemy. Pierwsze kręgi kobiece to są spotkania kobiet, w których spotykamy się, to są takie warsztaty. Ja to organizuję w formie takiego właśnie warsztatu kręgu. Obce kobiety spotykają się ze sobą i może właśnie przez to, że są sobie obce, a przez to, że są takie sobie bliskie, tworzą przestrzeń na to, żeby uporać się, dotknąć, poczuć tematy, z którymi nie zawsze mogą porozmawiać ze swoimi bliskimi. Mogą się w sobie przejrzeć jak w lustrze, mogą poczuć, czym są zdrowe jakości energii kobiecej. Mogą wrócić do takiego właśnie punktu zero, bez ocen, bez tego, czy powinnam, czy nie powinnam, bez tego, co mi było mówione. Bo wiesz, tak naprawdę cała ta nasza mądrość, ona jest w nas już. My sobie tylko musimy ją przypomnieć. To jest jedyne nasze zadanie tak naprawdę. Do mnie jak doszło, że ja nie muszę szukać i zdobywać wiedzy, i zdobywać tej mądrości takiej pierwotnej, tylko że ona jest w moim DNA, że ona jest w moim sercu. Tylko to, w jaki sposób ja siebie ustawię w słuchaniu właśnie w samej siebie, to mi da dostęp, to mi pokaże ścieżkę. Teraz mówimy bardzo dużo o nowym świecie i ja też bardzo dużo używałam tego sformułowania nowy świat, nowe czasy. A zrozumiałam niedawno dzięki jednemu z moich nauczycieli, że to nie chodzi o nowy świat, tylko chodzi właśnie o ten stary świat. O ten świat z legend, o ten świat z baśni, o ten świat, o którym wszyscy próbowali zapomnieć, że tamte wartości i te jakości życia cały czas są i w zasadzie my do nich wracamy, do nich chcemy wrócić. A to piękne, nie słyszałam tej interpretacji, ale bardzo ją teraz poczułam. Ale o kręgach, o kobiecości za chwilę, natomiast gdybyś jeszcze na moment wróciła do tego wątku związanego z tym radzeniem sobie w bardzo materialnym, żeby nie powiedzieć materialistycznym świecie aktorskim i pracy w twoim zawodzie, to jak to robisz, będąc, myślę, że dla niektórych osób, które nie są jeszcze świadome tego, o czym ty mówisz, jesteś po prostu odklejona od rzeczywistości. Wiesz co, tak, też słyszę to czasami, ale paradoksalnie jak poszłam teraz na jedno ze spotkań takich właśnie w gronie ludzi z branży, to wszyscy do mnie podchodzili i mówili, jakie to jest ważne, co ty robisz, dziękuję, słucham cię, coś się we mnie otwiera, więc ja myślę, że mój głos ma wybrzmieć tam, gdzie ma wybrzmieć i nie mam żadnych jakichś ambicji, żeby robić teraz karierę i w ogóle, żeby moja kariera była czymś jakimś takim spektakularnym, bo właśnie pracuję nad tym, żeby
żeby po prostu ona była w naturalny sposób. A jaka ona będzie? Czy ona będzie duża, czy ona będzie mała? Czy ja naprawdę muszę tą karierę zrobić, żeby być wartościową, żeby zasługiwać? Czy ja naprawdę muszę być na plakatach i w tych głównych rolach? Czy to nie jest przypadkiem jakiś mój program? Może jak właśnie powiem sobie, że nic nie muszę, naprawdę nic nie muszę, że jedynym moim zadaniem to jest budzić się i zasypiać z uśmiechem na ustach i dbać o to, żeby być szczęśliwą, dobrą dla siebie, dla innych i zdrową, to może właśnie wszystko się ułoży. Ja coraz jestem w takim coraz większym zaufaniu, w takim radykalnym zaufaniu do tego, jak moje życie ma wyglądać. I przestałam już pisać scenariusze na siebie i przestałam już pomysły na siebie pisać. Robię to po prostu jak czuję. A spotkanie z Tobą i w ogóle rozmowa z Tobą jest dla mnie jakimś takim ogromnym podmuchem w skrzydła, ale nie w nastroszeniu piórek, tylko właśnie podmuchem w skrzydła, że jednak ktoś się tym zainteresował, że ktoś chce tego słuchać. A chcą Cię słuchać reżyserzy? Chcą Cię słuchać reżyserzy obsady? Ktoś dzwoni, proponuje Ci pracę? Wiesz co? I tak, i nie. Bo rozmawiam z reżyserami, i z reżyserkami, i z castingerami, i z reżyserami obsady. I część z nich bardzo chce się ze mną spotkać w pracy i bardzo widzą to, co ja robię. A z częścią nie, ale to tak jak jest w ogóle z ludźmi. Część z nas ze sobą jest blisko, a część jeszcze jest w jakimś innym momencie, więc ja też mam z tym luz, naprawdę duży luz. I im bardziej robię rzeczy poza aktorstwem, tym ja jestem lepszą aktorką. Wiesz, że ja jestem teraz w środowisku ludzi, którzy nie są artystami, a tak naprawdę ja dopiero teraz jestem z artystami. Ja dopiero teraz rozumiem, co to znaczy artyzm. Ja dopiero teraz rozumiem, co to znaczy właśnie the art of living. I to jest jakiś hit dla mnie, bo ze szkoły teatralnej, która wydawała mi się, i w ogóle ze takiego środowiska artystycznego, które wydawało mi się, no tak, no to jest moja przestrzeń, ja tutaj będę mogła się właśnie spełniać, kreować, tutaj będę pełna pasji, tu będę ognista, tu będę i tak dalej, i tak dalej. Ja tam tego nie dostawałam, mnie tam blokowało. I w momencie, w którym wyszłam do innego środowiska i nagle zobaczyłam, ile tego artyzmu jest w każdym z nas, i jak go pielęgnować na co dzień, jak być odpowiedzialną też za swoje życie, ale nie odpowiedzialną na zasadzie płacenia podatków w terminie, tylko odpowiedzialną w takim, jak wygląda mój poranek, po co sięgam, co wybieram, jakie do siebie zapraszam rozmowy, jakie ja sama prowadzę rozmowy. To a propos właśnie oceniania, nie? I plotkowania, że zobaczyłam w pewnym momencie, jaką to też wibrację ze sobą niesie. Każdy z nas sobie lubił czasami pogadać o kimś, nie? A ten zrobił to, albo ta zrobiła to. I zobaczyłam, jak bardzo mi to w ogóle odejmuje moją moc, taką moją indywidualną moc. Więc jak mi się to udaje? Wiesz co, ja nie wiem, czy mi się to udaje w ogóle. Ja po prostu sobie płynę. Ja nie wiem. Tak, tak. Ja jeden z Twoich filmików na Instagramie uwielbiam, a pójdę sobie teraz kupić kawę za pieniądze, których nie mam. Tak. Więc tak sobie właśnie myślę o tym jeszcze, jak pogodzić tę piękną ideę życia, którą niewątpliwie manifestujesz, z szarą, nie chcę mówić szarą rzeczywistością, z taką codziennością i z potrzebą. Wiesz co, jednym słowem, radzisz sobie finansowo? Radzę sobie finansowo i to jest też ciekawe, bo w momencie, w którym ja miałam takie ciśnienie na pieniądze ogromne, to te pieniądze były właśnie takie wyciskane. One były wyciśnięte przeze mnie, były takie, że ja się nie zmęczyłam i nie padałam pod koniec dnia do łóżka w butach. To znaczy, że ja niedobrze pracowałam, to znaczy, że ja coś źle zrobiłam. A nagle okazało się, że w momencie, w którym naprawdę ja uważam, że jestem w ogóle bardzo na ziemi. Tak naprawdę ja uważam, że jestem bardzo tu i teraz. I że ta sfera materialna jest dla mnie bardzo ważna i uważam, że ona jest dla każdego powinna być. I w ogóle przestałam się też tymi pieniędzmi brzydzić, bo
bo strasznie dużo miałam jakichś takich w sobie głosów w środku, nie, bo jak będziesz dużo zarabiać, albo jak będziesz chciała dobrego, wygodnego, pięknego życia, to znaczy, że jesteś materialistką, albo to znaczy, że w ogóle jesteś chciwa. Bardzo dużo jest takiego głosu w nas, a to jest w ogóle nieprawda. Tak, pieniądze dają, dają bardzo dużo, dają po prostu komfort istnienia. A komfort istnienia daje inny sposób rozumowania. Inny sposób rozumowania tworzy szczęśliwych ludzi. Szczęśliwi ludzie tworzą przyjazną przestrzeń. I kółeczko się zamyka. Dokładnie. Więc cieszę się, że też o tym w ten sposób mówisz. Tak, 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 tak. Cały czas się też oczywiście tego uczę, bo bywa różnie. Czasami też mam ciśnienie i sobie myślę, dlaczego ja tego nie dostałam? Dlaczego już muszę... O matku, muszę popracować. Też to mam. No przecież jestem człowiekiem i to jakby pełnym wątpliwości, błędów i pełnym... po prostu cały czas... Ja myślę sobie, że to jednak chodzi o to, żeby iść. Nie żeby biec, tylko żeby iść. Z otwartymi oczami i sercem, i uszami, i dłońmi. Tak, a jak tak się Ciebie słucha w tej Twojej otwartości, szczerości, prostolinijności, to gdzieś tam pewnie niektórym zaświeci się czerwona lampka, o, jaka naiwna kobieta. Czy spotkałaś się z tym, z takim... Z taką próbą właśnie jak, znowu. To jest dla mnie jak największy komplement. To jest po prostu jak obmycie mnie złotym miodem. Ja chcę być naiwna. Ja chcę być niepoprawną romantyczką. Ja chcę latać ponad chmurami i mówić, życie jest wspaniałe, bo ono jest wspaniałe. Bo energia podąża za uwagą. Bo tam, gdzie ja skupiam swoją energię, to właśnie takie tworzę życie. I powiem Ci szczerze, Magda, tak, rzeczy się dzieją dookoła nas bardzo trudne. My jeszcze nie wiemy, dlaczego one się dzieją. One się na pewno po coś dzieją. Ale ja przeżywam najszczęśliwszy okres w swoim życiu. Ja przeżywam życie takie, ja po prostu robię livi la vida loca totalnie. Bo tak wybieram. Bo tak właśnie wybieram. I to jest takie proste i takie trudne. Bo mogłabym znaleźć sobie 1500 powodów na to, że jest źle, że jest trudno, że jest fatalnie, mogłabym to zrobić, tylko że ja tego nie chcę robić, bo ja tym nie chcę być, bo ja tym nie jestem. Ale to znowu są, bo to są znowu matryce wdrukowane, ta też nasza taka narodowa cecha źle ci, to zobacz jak, nie wiem, Jola ma 40 razy gorzej. Po pierwsze to powoduje, że ten ktoś deprecjonuje nasze uczucia. I ja nie wiem, czy komukolwiek w związku z tym, że Joli jest gorzej, będzie lepiej. To też jest, prawda, jakiś taki schemacik, tak, który nas wtłoczono, żebyśmy negowali swoje emocje, nie doceniali swoich potrzeb. No zawsze, jesteśmy różni, więc zawsze cudzy świat i cudze potrzeby, one są po prostu inne, ale to my w danym momencie mamy brak, problem, kłopot, porażkę, smutek. I to jest nasze, a to czy Jola ma gorzej, naprawdę dla nas nie ma żadnego znaczenia. I wiesz, co jest ciekawe, to a propos mojej relacji z energią męską, że w momencie, w którym, bo ja jestem oczywiście, też przeszłam taką drogę dwuletniej terapii, tak dla mojej głowy, żeby mi się tam poukładało, co się w ogóle działo u mnie w życiu. Aha, czyli dobrze, tak, to właśnie też taką, o to chciałam zapytać. Żebym tak wiedziała. Tak, żebyś wiedziała z tego poziomu, nie wiem, intelektu i nauki, tak? Tak? Terapia tak. jest w pewnym nurcie prowadzona. Tak, przychodzisz tak, tam, tak. opowiadasz swoje życie tak. osobie, która się tobą opiekuje i analizuje cię to. Trzeba to przegadać, przepłakać, tak. przepracować, tak się teraz tak. ładnie mówi. Tak, czyli tak, ten tak. etap też ci tak, był potrzebny. Tak, ja jestem za tym etapem. On był bardzo, wtedy był bardzo potrzebny, natomiast teraz kompletnie... A to było po szkole? Potrzebowałaś go po szkole? Ja już w trakcie szkoły zaczęłam terapię w Łodzi. Dlaczego? Bo już miałam takie stany depresyjne, wiesz, bardzo było ciężko. Nieregularny sen, w ogóle nieregularne życie, jesteś w ciągłej ocenie, cały czas ci ktoś mówi, że jesteś nie taka i jesteś tak naprawdę bardzo samotna przy tych wszystkich ludziach, którzy cię otaczają. Nie żyjesz w ogóle swoim życiem, bo żyjesz cudzymi tekstami, cudzymi scenami, nie całujesz się z mężczyzną, z którym chcesz się całować, tylko z kolegą z roku, bo macie scenę. I akurat tam musi być jakiś porządek. Wiesz, to są takie rzeczy, które się składają na to, że w pewnym momencie
trafiasz do takiego miejsca sam ze sobą, że ja nie wiedziałam, kim ja jestem. Ja nie wiedziałam w ogóle, po co ja żyję. Po co Brzmi ja. jak piekło. No, tak się czułam, jak w piekle. I chciałam opowiedzieć o tej energii męskiej, że byłam w takim momencie, że ja mężczyzn naprawdę szczerze nienawidziłam. To było uczucie nienawiści tak głębokie, że ja do tego stopnia się jej bałam, no bo to tam wychodziło z lęków i ze strachów, że sama sobie chciałam udowodnić, więc prowokowałam rozmowy w taki sposób, żeby mężczyzna wyszedł na głupiego, na tego, który coś ode mnie chce, na tego, który mnie nie szanuje, na tego, jakim ja go widziałam. I oni tacy byli, oni się dostrajali, no bo ja ich takich kreowałam. I w momencie, w którym ja to zaczęłam tak naprawdę zdejmować z siebie te uczucia i w ogóle zobaczyłam, że kim ci mężczyźni też są i kim mogą być, i zobaczyłam jakieś takie dobre i zdrowe wzorce, to ja zaczęłam takich mężczyzn do swojego życia zapraszać. I najpierw był jeden taki mężczyzna, potem dwóch, potem trzech, a teraz mam samych takich facetów wokół siebie, którzy mnie fascynują, z którymi uwielbiam spędzać czas, których podziwiam, którzy są też gotowi do totalnego rozwoju, którzy słuchają tej mądrości kobiecej, jest dla nich ważna, są w zdrowych granicach, może granica to nie jest dobre słowo, ale jest w tantrze jest coś takiego jak ciemna bogini i jasna bogini, i jest też ciemny bóg i jasny bóg. I tam jest, oni mają właśnie swoją przestrzeń, a oprócz tej przestrzeni idzie jeszcze cień ich. I oni nie są w tym cieniu, ci mężczyźni moi, tylko moi, z którymi doświadczam, tylko oni są w tej zdrowej przestrzeni. I jestem przekonana, że to jest absolutnie moja zasługa, dlatego że ja takie osoby zaprosiłam do swojego życia. I jestem z siebie naprawdę dumna, bo mogłabym, naprawdę mogłabym opowiadać o trudnych sytuacjach. Też ich doświadczyłam na wielu poziomach. To mi tak trochę zgrzyta, jak opowiadasz, bo myślę teraz o wszystkich tych nas, kobietach, które w takiej swojej nieświadomości, jak ty to mówisz, przyciągają tych mężczyzn, którzy są okrutni, którzy są sprawcami przemocy. To twoja historia, czy też twoje rozumienie tej rzeczywistości świadczyłoby o tym, że na własne życzenie przyciągamy sobie takich ludzi do swojego życia. I jeszcze jestem nieoswojona z tą wersją wydarzeń, jestem bardzo oswojona z tą, tak, że dobrych ludzi bardzo przyciągamy i jakoś łatwiej mi operować w tej przestrzeni, że ja sama wiem, że to jest moja decyzja, mówię o tym zresztą publicznie, to jest moja decyzja otaczać się dobrymi ludźmi i takich chcę mieć dookoła i tacy w istocie są. Nie zastanawiałam się nad tym, gdzie są źli. Może po prostu wystarczy zacząć od tego, że chcesz dobrych. No tak, tak, ale właśnie, bo to jest bardzo niewygodne tak naprawdę, bo to znowu nas pozycjonuje w tym, że to jest nasze życie i że my wybieramy. A my, przecież to jest wygodne, że ktoś, że los za nas wybierze. Że los zadecydował. Że los zadecyduje. Jeżeli, i mówię to z pełną odpowiedzialnością z mojego doświadczenia, z mojej soczewki, ja nie jestem żadnym psychologiem, ja nie jestem żadnym nauczycielem, ja jestem człowiekiem, który też idzie i szuka, i z tego, co obserwuję, z mojego doświadczenia i z tego, jak życie wygląda, to, że ja przyciągam na przykład partnera, który mnie nie szanuje, który przekracza moje granice, to nie jest o nim, to jest o mnie. Bo ja się swoich granic nie szanuję, bo ja nie wiem, kim ja jestem. Więc on jest wspaniałym prezentem, żeby mi pokazać. Hello, wake up. Wake up, girl. Obudź się, dziewczyno. Boska bogini, wolny duch, czarownica, ziarno gwiazdy. Tak piszesz o sobie na Instagramie. Które z tych określeń jest najbardziej twoje? Wszystkie. Wszystkie. Ziarno gwiazdy, to mi się podoba, chyba jest takie najbardziej tak, świeci. Star seed. Wiesz co, no wszystko, absolutnie, a jestem tym wszystkim i myślę, że jeszcze więcej. A skąd to wiesz, że taka jesteś i jesteś tym? No,
Słuchaj, przychodzą różne informacje, przypominam sobie coraz więcej. Przypominam sobie coraz więcej i spotykam też ludzi, którzy też widzą, którzy też czują. Coraz więcej tych takich paranormalnych, ale tak naprawdę one są bardzo normalne dla nas wszystkich, tylko że my to mamy zblokowane, umiejętności czy darów wraca. Ja w pewnym momencie zobaczyłam, że ja w dzieciństwie sobie to po prostu zamknęłam, zablokowałam. I teraz mi się to odblokowuje i przychodzi z tym masa różnych przepięknych darów, informacji, spotkań. Kurde, no wiem, że to jest kontrowersyjne to, co mówię, może dla wielu, ale tak jest po prostu, tak po prostu w moim życiu jest. Kobiety dające skrzydła, to też jest twoje doświadczenie? Spotykałaś takie kobiety? Bardzo dużo. Ja kobietom tak wiele zawdzięczam. Jestem tak się kłaniam przed kobietami, przed ich historiami. Bardzo często wiele kobiet opowiada mi swoje historie i ja mam wrażenie, że nie muszę ich przechodzić, dlatego że ona się ze mną tym podzieli. Sama jestem świadkiem tego na kręgach i na warsztatach, jak my tego potrzebujemy wszystkie, jak ta plemienność jest potrzebna. To jest w ogóle moje wielkie marzenie, żeby do tej plemienności, takiej prawdziwej plemienności wrócić, żebyśmy znowu żyli razem. Zobacz, my jesteśmy pozamykani w mieszkaniach, jeszcze mamy klucze, zamykamy się w tych klatkach, totalnie się odizolowujemy, wiesz, kiedyś było tak, że dzieci były wychowywane przez całe plemię, wspólnie były wychowywane. Jak matka była zmęczona, to przyjaciółka obok, to siostra obok, oczywiście, dziecko je lulała. To było w ogóle zupełnie inne. I się mieszkało w bloku, to się znało mieszkania wszystkich koleżanek i kolegów. Tak, i też jest to ciekawe, że dla dziecka to było w ogóle o czymś innym, bo zobacz, jak gdybym miała tyle, jako mała dziewczynka, tyle różnych kobiet wokół siebie, to ja bym intuicyjnie brała od nich wszystko to, co one mają najlepsze, nie? A kiedy ja jestem tylko z mamą, bo tylko z mamą i z babcią, ja mam bardzo ograniczoną soczewkę, no bo mam tylko je całe. Ale jakim błogosławieństwem w ogóle jest to, że można żyć wspólnie z wieloma kobietami, z wieloma mężczyznami. Więc dla mnie to jest taka moja taka iliczna myśl, żebyśmy do tego wrócili, naprawdę. Natalia De Barbaro, wspaniała nasza nauczycielka i czuła przewodniczka, właśnie mówi o tym, że ma też świadomość, jak wiele jest kobiecych kręgów dookoła w Polsce i na świecie, jak bardzo kobiety się jednoczą, spotykają, wymieniają energią, jakie to jest potrzebne. I ona mówi, że to są takie kropki na mapie, a ja sobie myślę dalej i mówię o tym, że jak się kiedyś te kropki połączą w jeden wzór, to może wtedy po prostu zrozumiemy znowu to, o czym mówiłyśmy na początku, że jesteśmy połączone, połączeni i że, tak, z tego, że to będzie po prostu wzór na wspaniałe, spokojne, dobre, dostatnie, pełne obfitości życie. Chociaż to dzisiaj może brzmieć jak jakiś truizm i banał, ale gdzieś tam głęboko wierzę, że to jest naprawdę taka pieśń przyszłości, ale wiesz, o kobiecość chciałam zapytać, czym dla ciebie ta kobiecość jest, bo ta twoja powłoka, ale wiesz, o czym mówię? Mówię o twoim ciele, o twojej urodzie, o twoim pięknie, że jakby już w tym widać taką czystą kobiecość, ale to nigdy nie wystarcza, bo to jest, tak jak mówię, tylko ciało i powłoka. I teraz, co tam w środku buzuje? Czym jest kobiecość dla Zuzy Lid? Jest przede wszystkim czuciem. To jest czucie siebie, to jest czucie innych, to jest czucie tego, co dookoła mnie, to jest czucie roślin, to jest czucie, w którą stronę. I jest takie piękne zdanie. Prawdziwa kobiecość nie wyklucza, a łączy, nie ocenia, a wspiera. I to jest takie zdanie, które ze mną jest od kilku lat i za każdym razem, kiedy tam trochę przekroczę to zawsze sobie o tym przypominam, że to jest dla mnie prawdziwa kobiecość. Ona łączy. Ja uważam, że to jest wielki zaszczyt, że ja w tym życiu jestem kobietą. Musiałam naprawdę sobie na to zapracować i zasłużyć w poprzednich jakichś moich działaniach, że dostałam tą powłokę, bo
bo to, w jaki sposób się komunikuję ze światem i w jakiej jestem łączności, mężczyźni mają trochę inaczej, oni trochę inaczej czują. My mamy jednak dwa kielichy i dwa takie wielkie filtry w postaci serca, ale też w postaci naszego łona, a mężczyzna ma serce, więc my mamy taki, no, full pakiet po prostu. To była jedna z najbardziej niezwykłych i metafizycznych rozmów, jakie w życiu zrobiłam. Dziękuję Ci bardzo, Zuza, naprawdę. Dziękuję. Z całego serca Ci dziękuję za to, za tę wycieczkę do tego pięknego, dobrego, ciepłego świata takiej właśnie czującej, czułej kobiety. Dzięki. Do zobaczenia na kręgach, bo coś poczułam. Do zobaczenia. Ja właśnie tak chciałam Ci zaproponować. Poczułam. Ja Ci chciałam zaproponować, tak, ale myślę, dobra, to może jak się rozłączymy. Ale zapraszam, bardzo Cię zapraszam. Coś poczułam tutaj. Muszę jeszcze pomyśleć o tym. Pewnie, całus. Pewnie. Buziaki. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i wierzę, że zrobiło Wam się po prostu cieplej na duszy. Zawsze liczę na Wasze komentarze. Zawsze dziękuję za wszystkie subskrypcje i za wszystkie łapki w górę. Życzę Wam samego dobra i samego piękna. Do zobaczenia w następny wtorek.